Mamy już wykończoną całą tapicerkę. Podocinałem tutaj to wszystko na krawędziach. W tej chwili zostało mi osadzić lampki. Witam serdecznie po raz kolejny na pokładzie projektu Da Vinci. Co myśmy wymyślili to sobie teraz? Zostały zdemontowane meble w części sypialni. Szafki, które były wcześniej zamontowane, żeśmy zdemontowali, ponieważ przygotowujemy je już do lakierowania, więc idziemy na stół. Tak, szafki zostały rozebrane do najdrobniejszych elementów i będę właśnie oklejał wszystkie ranty zewnętrzne tych szafek, więc ja się zabieram za robotę, tylko nie mam ścisku jednego, jest tutaj. No to przerwa na obiad. Jestem ponownie. Tym razem drzwiczki do tych szafek, które robiłem wcześniej. Stwierdziłem, że te szafki w części sypialnej polakieruję na biało, ponieważ sklejka posiada taką strukturę, więc muszę to zgubić w jakiś sposób i będę to podkładował podkładem akrylowym. Mamy szpachlę poliestrową, uniwersalną, i taką szpachlówką połatać te dziurki, ale też fajnie wychodzi łączenie spod takiej szpachli. Później zobaczycie, jak to wyjdzie na... Już po wykonaniu tego wszystkiego można się zastanawiać, czy to będzie pękać. Może. Może i będzie, a może jednak nie będzie. Muszę się trochę śpieszyć, ponieważ ta szpachlówka jest na utwardzaczu, więc będzie mi wiązać zaraz. To i tak będzie podkładowane jeszcze. Bardzo fajnie wychodzą łączenia, bo szpachla wchodzi i nie będzie w ogóle nic widać. Także ciekawie się zapowiada. Wstępnie to wygląda w ten sposób. Fajnie się szpachla włożyła w ten rowek, łączenie, i praktycznie nie widać, żeby była szczelina jakakolwiek. Tam i tak było bardzo, bardzo mała ta szczelinka, było ładnie spasowane, ale dodatkowo szpachla zrobiła swoje. Zobaczymy, jak będzie, jak zapodkładujemy to wszystko. Najpierw jeszcze muszę to dociąć.
No i mamy trzeci. Teraz... Tak, mam już zrobiony podkład i będę podkładował, ale zrobię najpierw tak jakby próbę od strony wewnętrznej, żeby nie było później w razie gdyby coś, bo nie wiem jak zareaguje ten podkład z drzewem. Drzwiczki są całe, kompletne w podkładzie. Podkład jest podkładem wypełniającym, ponieważ te drzwiczki, sklejka posiada bardzo dużo dołków wynikających ze struktury drzewa i podkładem wypełniającym zostało dość dokładnie i mocno zalane ta struktura drzewa. No i teraz już szlifuję pod lakier. Trzeba pamiętać o gradacji papieru, czyli w tej chwili. I nie używam maszyny, używam klocka z tego względu, że chcę mieć równą płaszczyznę. W przypadku maszyny, czyli bączka, gdybym używał, to robił to bączkiem. Ma wysokie obroty i można byłoby porobić jakieś tam dziury. Natomiast chcę mieć ładną, równą powierzchnię. Używam papieru 240 jako zgrubnego do zbierania pierwszej nierówności, pierwszej warstwy podkładu. Natomiast później już pod sam lakier stricte będziemy docierać to papierem 360. I mamy już nasze szafki polakierowane i zamontowane. Nie pokazywałem montażów, nie pokazywałem dokładnie procesu lakierowania, bo są to rzeczy, które przebiegają niemalże tak samo jak bejcowanie i lakierowanie. Tutaj po prostu zamiast bejcy i lakieru bezbarwnego szedł od razu lakier w kolorze białym, więc to było tylko i wyłącznie pojedyncze lakierowanie, czyli nie trzeba było nanosić oddzielnie bazy, oddzielnie klaru. Był tylko lakier akrylowy na utwardzaczu z połyskiem, montaż szafek. To są takie rzeczy, które już gdzieś tam po drodze na moich filmach były i można sobie ewentualnie zobaczyć. Narożniki, które mówiłem, że będą dość ciekawie, wyglądają naprawdę rewelacyjnie. Zresztą całe meble wyszły bardzo, bardzo fajnie. Do tego stopnia, że jest pomysł, żeby te szafki, które będziemy teraz robić, wszystkie wykonać na biało. Mam nadzieję, że na filmach będzie widać ten efekt, natomiast w rzeczywistości, w realu robi to olbrzymie wrażenie. Także mamy te szafki już zrobione, polakierowane, zamontowane.